nie monitorujemy cały ruch takiego środowiska po to, żeby ewentualnie wykryć anomalie. Czyli Państwo na przykład połączyli się ze swoją aplikacją, powiedzieli, że to jest moje połączenie, ono powinno zawsze działać. Jeżeli my zauważymy, że ktoś z zewnątrz próbował się dostać do tego systemu, to my to automatycznie blokujemy i Państwa o tym informujemy. Jeżeli to faktycznie było zapytanie na przykład z Państwa innego systemu albo z administratora i chcecie, żeby to było umożliwione, jak najbardziej. To jak najbardziej można zrobić. Natomiast proaktywnie my również odpowiadamy za to bezpieczeństwo. No i kolejna rzecz, odnośnie której też już mówiłem, czyli aplikowanie łatek bezpieczeństwa. Bo najczęściej wszystkie luki bezpieczeństwa wynikają z tego, że my nie aplikujemy tych łatek zgodnie z czasem. Natomiast to w tym momencie jest na naszych barkach, na barkach systemu, na barkach firmy Oracle i to my odpowiadamy. A co zrobicie jednak, jeżeli ten haker się przełamie i się włamie? I co wtedy zrobicie w tym momencie? To pytanie tak naprawdę, z której strony i dlaczego on się włamał? Bo my aktywnie również będziemy współpracowali z takim klientem, żeby wykryć takie prawdopodobieństwo albo taką sytuację, skąd to się tak naprawdę wzięło, bo źródeł tak naprawdę ataku, o tym też również Państwo dzisiaj będziecie słyszeli, może być mnóstwo. I pytanie, czy na przykład taki atak był bardziej, może nie do końca do bazy danych przeprowadzony, ale bardziej do systemu aplikacyjnego. I dlaczego tam się to zadziało, gdzie dokładnie nie do końca my jako dostawca takiej usługi nie mamy dostęp. Więc to jest bardzo złożony temat i tak naprawdę temat do późniejszej analizy lub też temat do wykorzystania innych usług z zakresu właśnie bezpieczeństwa, które będą monitorowały nie tylko tą warstwę baz danych, ale również warstwę aplikacyjną, będą monitorowały zachowania każdego użytkownika w Państwa organizacji. Więc tak naprawdę na każde zagadnienie jest narzędzie, które jest w stanie pomóc. Po pierwsze proaktywnie, monitorując to, co się dzieje, a po drugie alarmujące i wykrywające coś post factum i potem pomagające podjąć decyzję, co dalej z tym zrobić. Takie narzędzia również są oferowane przez Oracle i również są dla Państwa dostępne, mało tego. Są dostępne również dla małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego że tam nie ma dużego kosztu wejścia w taką technologię, tylko płacimy za to na zasadzie subskrypcji. Pięknie dziękuję. Pan Kamil do Państwa dyspozycji, będzie również w przerwie. Zachęcam Państwa serdecznie do aktywności. A teraz o bezpieczeństwie właśnie, o ochronie danych, pan Adam Szczepański z Portomiela. Serdecznie zapraszam. Serdecznie, nazywam się Adam Szczepański, jestem kierownikiem projektu odpowiedzialnym za usługi dodane w KUS-ie. Z Portomielem jestem związany od praktycznie początku działania sieci, więc można powiedzieć, że troszeczkę znam funkcjonowanie i zasady działania tego operatora. Chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć o tematyce, która myślę, że dopiero co pojawi się w naszej świadomości, jeżeli jeszcze wcześniej się nie pojawiła. I na sam początek przygotowałem może takie krótkie motto, które jak gdyby zasugerowało mi temat tej prezentacji, ponieważ my żyjemy obecnie w czasach wielkiej transformacji i to, co przedmówca mi powiedział, nie zdajemy sobie sprawy, jak szybko zmieniają się technologie, jak szybko zmieniają się nasze predyspozycje do tych technologii, jak szybko my musimy nadążyć za tymi technologiami. Akurat ten cytat z Wojciecha Młynarskiego i z tej piosenki pochodzi, dlatego został tutaj umieszczony, ponieważ nie chciałbym, żebyście Państwo z tej prezentacji wyszli tak, jakby się nic nie stało. Ta prezentacja ma pokazać pewne rzeczy, które są zagrożeniami, które są zagrożeniami od strony urządzeń mobilnych. I te urządzenia, które macie teraz prawdopodobnie wszyscy Państwo w kieszeni marynarki, w spodniach, w teczce, cały czas są potencjalnym zagrożeniem dla wycieku Państwa danych firmowych.
Pokażę Państwu przykłady takich zagrożeń, pokażę Państwu również to, co może się stać w momencie, kiedy takie zagrożenia nastąpią, ale też chciałbym zadziałać troszeczkę jako lekarz i pokazać też pewne rozwiązania, które mogą osłabić te zagrożenia. Nie mówię o, że wyeliminować w 100%, bo tego się nie da zrobić, ale te rozwiązania przede wszystkim pokażą to, jaki jest, można powiedzieć, obecny stan wiedzy na temat tych zagrożeń, o których już wiemy. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli siadamy jako właściciel firmy, a widzę tutaj Państwo w takim składzie jesteście, zastanawiamy się nad analizą SWOT, czyli słabych, mocnych stron naszej firmy, ale także zastanawiamy się nad zagrożeniami, które pojawią się w trakcie działania tej firmy. Można powiedzieć, że wśród tych zagrożeń obecnie na dzień dzisiejszy powinny się znaleźć trzy takie podstawowe rzeczy, czyli zagrożenia związane z wyciekiem danych. Wiadomo, że firma prowadzi pewne działania nie tylko w obrębie administracji papierowej, ale również zarządza swoimi bazami danymi także w chmurze, także w przedsiębiorstwie, ale także na urządzeniach mobilnych pracowników. Tego się nie da obecnie uniknąć. Troszeczkę może na temat RODO. RODO obecnie jest tematem, który jest od roku tak naprawdę nośnym tematem i pojawiły się już pierwsze nałożone kary na przedsiębiorstwa, które nie stosują się do tej zasady. Chciałbym Państwa zwrócić uwagę, że RODO też niesie pewne, można powiedzieć, że zagrożenia od strony kar, ale też mobilizuje nas do tego, żeby nasze urządzenia były jak najbardziej przygotowane na to, żeby zbliżyć się do wymogów tej ustawy. Więc o tym też będzie mowa. No i coś, co kojarzy się bardzo negatywnie i zaraz powiem, komu bardzo negatywnie się kojarzy, to jest utrata zaufania klientów do działalności naszej firmy. To jest zagrożenie, które dla niektórych firm jest być albo nie być na rynku. W momencie, kiedy następuje wyciek danych, w momencie, kiedy następuje upublicznienie tego wycieku, tutaj warto zwrócić uwagę na takie wyniki badań, które opublikował Harvard Business Review. Zapytał 70 dyrektorów IT, co według nich spowodowałoby największą katastrofę w ich firmie. I proszę sobie zobaczyć, co tak naprawdę w tej firmie mogło spowodować katastrofę. Przede wszystkim została wskazana utrata danych klientów opisywana w prasie. To są badania ogólnopolskie w większych firmach, ale myślę, że również dotyczą średnich i tych mniejszych firm, które tak naprawdę bazują na tym, że wśród klientów bardzo łatwo popełnić jakiś błąd, no i ta siatka klientów znacznie zmaleje po takim badaniu. Kolejne badania, które można powiedzieć uzmysławiają nam, że urządzenia mobilne są coraz bardziej popularne wśród pracowników, wśród użytkowników w całej Polsce. Mówimy o smartfonach, czyli nie takich zwykłych telefonach, tylko tak naprawdę czasem urządzeniach liczeniowych, które mają szybsze i lepsze parametry niż nasze komputery, które używamy. I w tym momencie te badania pokazują, że przyrost użytkowników smartfonów jest bardzo dynamiczny. Tutaj widzicie Państwo w Polsce przyrost w zakresie wieku 18-34 lata z roku 2015 na 2018 nastąpił od 75 do 93%. To cały czas dynamicznie będzie się zmieniało. W związku z tym, jaki jest z tego wniosek? Wniosek jest taki, że przestańmy traktować urządzenia mobilne, przestańmy traktować telefony komórkowe
jako tylko urządzenia do dzwonienia. To są obecnie maszyny, które zawierają wszystkie możliwe dane, takie, które wiemy, że powinny zawierać, ale również takie, które nie wiemy, że zawierają. I tutaj właśnie jest to porównanie. Można powiedzieć, że obecny telefon, obecny smartfon, który mamy w kieszeni, to nie są tylko dane związane z przetwarzaniem Office'a, to nie są tylko dane z przeglądarkami Google, to nie są tylko dane związane z tym, że piszemy coś na tym telefonie, ale to są dane zbierane ze wszystkich czujników takiego smartfona. To są dane zbierane z mikrofonu, kamery wideo, czujników ruchu, akcelerometru, lokalizatora itd., itd. Więc do czego to może służyć, tak? Teraz chciałbym pokazać parę przykładów, jakie skutki to może odnieść. Przede wszystkim zastanówmy się, gdzie jest to najsłabsze ogniwo. Niestety tutaj najsłabszym ogniwem jest użytkownik tego smartfona. Najsłabszym ogniwem jest osoba, która nie jest świadoma tych zagrożeń, nie jest świadoma tego, że w momencie, kiedy wpiszę nieprawidłowe hasło, bardzo zbyt proste hasło do telefonu, jeżeli zgubi ten telefon, no to w tym momencie ktoś dostanie się do tych danych. Może również taki użytkownik narazić się na zagrożenie przez instalację niewłaściwego oprogramowania. On czasem może nie wiedzieć, że to oprogramowanie jest niebezpieczne dla niego. I takie przykłady zaraz też pokażę. Możemy również mówić o zagrożeniu ze strony użytkownika, jeżeli użytkownik zacznie łączyć się z niebezpiecznymi sieciami Wi-Fi. To też jest pewnego rodzaju zagrożenie, o którym też powiem za chwilę. No i oczywiście użytkownik może być w większym stopniu świadomym użytkownikiem. No i wszystkie próby tak zwanego jailbreakowania telefonu, łamania, rootowania telefonu i tak dalej, również może przeprowadzać na takim sprzęcie firmowym. Więc z tego też trzeba mieć, podjąć jakiś wniosek. Utrata urządzenia to jest chyba też coś, co powoduje dosyć dużą sensację, a w kontekście RODO też musimy wiedzieć o tym, że takie incydenty, jeżeli to urządzenie zawierało dane, które są omawiane przez ustawę RODO, taki incydent wycieku takich danych powinien być zgłoszony do odpowiedniego urzędu. W związku z tym musimy mieć też narzędzia do tego, żeby takie incydenty zgłaszać i żeby nie obawiać się takich wycieków. Przejdźmy sobie może teraz chwilkę przez przykłady takich naruszeń użytkowników smartfonów w zakresie bezpieczeństwa. Po pierwsze, to są słabe hasła. Słabe hasła no to jest tak naprawdę coś, co czasem spędza sens oczu administratorom takich urządzeń w firmie, ponieważ wyobraźmy sobie człowieka, który ma nawet 15-20 użytkowników, którym chce zapewnić jednolite środowisko tak samo jak na PC-tach, tak samo chce zapewnić to jednolite środowisko na smartfonach. No i pierwszy podstawowy błąd, jaki popełnia użytkownik, to jest zbyt słabe zabezpieczenie telefonu przed nieautoryzowanym dostępem. Zwykle podajemy tam hasła, które są, no powiedziawszy, zbyt proste. Tak? Ta lista, która tutaj widnieje, to jest lista haseł, która została zebrana w wyniku również przeprowadzonych badań od użytkowników smartfonu. My czasem nie blokujemy smartfonu używając odcisku palca, bo nie mamy takiej możliwości, ale bardzo, jeżeli jest taka możliwość, bardzo nalegam na to, żeby taką blokadę wprowadzić. Nie używam też blokad związanych z rysowaniem znaków na ekranie, a bardziej zapamiętujemy tego typu hasła. Dlatego z mojej strony rada. Jeżeli mamy rzeczywiście ustawić sobie jakieś hasło, to ustawmy sobie hasło indywidualne, zbliżone do
do tego, co zapamiętamy. To niekoniecznie musi być właśnie QWERTY czy 1, 2, 3, 4 i tak dalej. To mogą być hasła jak zdanie. Hasło typu chodziłem do szkoły w Sopocie. W roku takim i takim. To mogą być hasła właśnie związane z naszym życiem, z naszą przeszłością, ale hasła, które są trudne do odgadnięcia właśnie przez hakerów, przez osoby po stronie. Co jeszcze? Teraz parę słów na temat instalacji oprogramowania. Tutaj jest przykład oprogramowania hiszpańskiego. Aplikacja La Liga, którą warto wspomnieć z tego tylko punktu, że aplikacja ta, można powiedzieć, służyła kibicom i służy kibicom do tego, żeby kibice mogli wymieniać się wynikami meczów, wymieniać swoje komentarze na temat danego meczu, ale to też jest prowadzona obecnie głośna sprawa w Hiszpanii. Również ta aplikacja mierzyła poziom natężenia dźwięku za pomocą mikrofonu wbudowanego w smartfon i także określała lokalizację tych kibiców. Na podstawie tych danych można było stwierdzić, że w danym momencie, w danej lokalizacji znajduje się określona ilość kibiców i w danej lokalizacji oglądają mecz. Te dane były w ten sposób agregowane, te dane były w ten sposób przetwarzane i na podstawie tego można było stwierdzić, czy dana transmisja, która była oglądana przez tych kibiców, była transmisją legalną czy nielegalną tego meczu. Co oczywiście nie było celem jak gdyby odczytywanym przez użytkownika, który instalował ten